osiedlający się w miasteczku Schliftingowa zakładali swoje rodziny. Po wielkiej traumie związanej z wojną zaczynali nowe życie. W takich właśnie czasach Józef Jagielski, Maksymilian Jurcewicz, Wawrzyniec Budzyński, Czesław Literowicz, Antoni Poczopko, Władysław Żachowski założyli pierwszą organizację społeczną, która służyła mieszkańcom miasta. Druh Czesław Literowicz był pierwszym woźnicą obsługującym parę koni, wóz strażacki i pompę ręczną. Pomimo tych trudnych czasów byli zawsze gotowi do ratowania życia i mienia, gotowi do niesienia pomocy, a swoją postawą zachęcali młodych ludzi do wstąpienia w szeregi braci strażackiej. Młodzi i pełni zapału strażacy byli inicjatorami wielu prac społecznych, takich jak oczyszczanie istniejących zbiorników wodnych, porządkowanie terenów, koszenie chwastów, malowanie ogrodzeń. Organizowali pogadanki dla młodzieży na temat działalności straży oraz pokazy z obsługi sprzętu przeciwpożarowego. Wszystkie te działania przyczyniały się do poszerzania wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat podstawowych przepisów z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Następne lata przyniosły trochę postępu w sprzęcie. W latach 50. OSP otrzymało samochód marki Lublin, na który ładowano pompę motorową, a pierwszym mechanikiem i kierowcą został Wacław Kaj.